Cześć, witajcie z tej strony Grid. Jakiś czas temu zakończyliśmy dodatek Shattered Space, w zasadzie jego główny wątek fabularny, nie cały dodatek, ponieważ jeszcze wszystkich misji dodatkowych czy też pobocznych nie mam zrobionych. Ale część z nich zdążyłem ogarnąć, część widziałem u Michaela na strumykach, więc jakieś zdanie na temat samego dodatku zdążyłem sobie wyrobić. No i teraz tak, myślę, że sobie podsumujemy, jak to wyglądało. Omówimy, jakie przedmioty możemy tutaj zdobyć. Omówimy, co sam dodatek dodał, jakie bronie, jakie pancerze, jakie elementy dekoracyjne, czy też elementy statków. Omówimy sobie troszeczkę same misje, samą planetę, chociaż tutaj może nie będziemy się aż tak bardzo rozwodzić, ponieważ no już setki innych twórców to robiło. A na sam koniec opowiem troszeczkę z dużymi spoilerami o ostatniej części misji fabularnej. Na chwilę obecną powiem tylko tyle. Hańba. Bethesda, to co zrobiliście z misją fabularną, z jej zakończeniem, to hańba. I za to ktoś powinien, kurna, mieć wbite haczyki w pośladki i zostać powieszony. No ale może po kolei. Zacznijmy od samego dodatku i samej ceny dodatku. Wiadomo, no jeśli chodzi o cenę, jedni powiedzą, że jest drogo, inni powiedzą, że no zabawa na 20 plus godzin, więc cena jak najbardziej adekwatna. Dlaczego mówię 20 plus? Samą misję fabularną, główną, ludzie mówią, że można skończyć w jakieś 6 godzin. Ja tak dałbym 10 dla tych, którzy lubią zwiedzać i wciskać nosy w każdą dziurę, nie? Także powiedzmy 10 godzin, misja fabularna. Też nie jestem zwolennikiem speedrunowania. Dodatkowe misje poboczne, których jest całkiem sporo, które potrafią być naprawdę długie i wymagające, no to kolejne 10 godzin. Jakieś zwiedzanie planety, robienie fotek, odkrywanie jej tajemnic. Kolejne kilka godzin na spokojnie. Tak, wiem, że są takie osoby. Osobiście znam graczy, którzy lubią to robić, którym to sprawia przyjemność, więc też musimy to zaliczyć do fanfaktora. Także te 120 parę złotych, 130 zł chyba, nie? Bo teraz troszeczkę cena spadła dodatku. No to wydaje się ceną rozsądną. Niestety, no ja tutaj zdanie mam ciut odmienne i już wam mówię dlaczego. Uważam, że główna misja, którą tutaj wykonujemy, misja Rodu Varun, została po prostu po chamsku wycięta z podstawowej wersji gry, lub też nie zdążyli tego wrzucić do podstawowej wersji gry, a miało tam być. Dlaczego? No bardzo proste. Mamy kilka frakcji, tak? W Starfieldzie. Mamy konstelacje, mamy zjednoczone kolonie, mamy jak oni się nazywają, wolnych gwiazd, kolonia wolnych gwiazd, strażnicy wolnych gwiazd, mamy karmazonową flotę, teoretycznie niektórzy zaliczają Rudzin jako frakcję, ale no tutaj ich raczej bym do tego nie zaliczał. Chyba, że w kolejnym dodatku, o ile takowy powstanie,
coś więcej się tutaj wydarzy z Rudin Industries, nie? Ponieważ no, są oni wymieniani jako frakcja, którą moim zdaniem nie są. Jest to po prostu korpo, dla którego mieliśmy misję do zrobienia. No i oczywiście jest też Rud Varun. I dla wszystkich mieliśmy jakieś misje do wykonania. Terramorfy były w Zjednoczonych Koloniach. W szeryfa bawiliśmy się ze strażnikami Wolnych Gwiazd. Karmazynowa flota no, miała też swoją misję poboczną, całkiem długą, całkiem fajną. Nawet Rudin miało bardzo długą misję. Czy dobrą, to już inna sprawa, ale no, nie była to typowa misja poboczna. Można by to traktować jako misję frakcyjną, tylko że mówię, ja nie uważam Rudin za frakcję. Jedyną frakcją, która nie miała misji, był właśnie Rud Varun. Teraz go dostaliśmy. Teraz ją dostaliśmy, nie go. I co się okazało? I się okazało, że wskoczyłem do napędu grawitonowego. I co się okazało? Okazało się, że Bethesda wypuściła DLC, Rozdarta Przestrzeń, który właśnie wokół Rodu Varun się obraca. Dlatego uważam, że powinno to być jak najbardziej zamieszczone w podstawce do tego. Samo rozpoczęcie dodatku powinno zostać fabularnie w podstawowej wersji gry zainicjowane. Ponieważ teraz to zaczyna się troszeczkę z tyłka, możemy to rozpocząć w każdym momencie gry. I jest to trochę problematyczne. Niektórzy weszli tutaj na 200 levelu, niektórzy tu weszli na 10 levelu. Ja wszedłem tutaj na 60 levelu. Także ktoś, kto zadecydował, że ma to być osobny dodatek, uważam, że no, dał ciała. Inna sprawa, nie wiem czemu tu Anasko łazi, skoro zakończyliśmy główny wątek fabularny. Teoretycznie nie powinno go tutaj już być. Chyba że został jakoś uwięziony, nie wiem, no nieważne. Dlatego moim zdaniem 30 dolców, które... chwila, czemu ja mówię w dolarach? 130 zł, tak? Bo jakoś tak kosztuje. Które musimy wydać na ten dodatek, to jest sporo. Ponieważ on powinien być integralną częścią gry. I jeżeli weźmiemy sobie, policzymy, Starfield teraz kosztuje chyba 300 parę złotych. Doliczymy do tego cenę dodatku, to wychodzi nam, że ta gra w całości kosztuje 500 zł. Dlatego kolejny raz powtarzam, dużo. Jasne, moje myślenie jest troszeczkę życzeniowe i nie musicie się z nim zgadzać, a Bethesda nawet z całą pewnością się z nim nie zgodzi i uzna, że to miało być od samego początku DLC. Ale skoro przedstawiamy różne frakcje, to czemu nie było osobnego dodatku z misją dla Zjednoczonych Kolonii? Czemu nie było osobnego DLC ze Strażnikami Wolnych Gwiazd? Czemu nie było osobnego DLC z Karmazynową Flotą? A jest osobne DLC dla Rodu Varun, który jest jednym z głównych rodów w grze. No nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam. Właśnie, póki jesteśmy tutaj przy
naszym samochodziku. Zdementuję informację z mojego ostatniego live'a ze Starfielda, gdzie używaliśmy samochodu i był z nim problem. Tutaj jak widzicie, zaczął się on zachowywać normalnie. Także coś wtedy na tamtym live'ie czy na tamtym zapisie sprawiło, że samochód zachowywał się tragicznie i nie szło go prowadzić. Teraz jest to poprawione, a raczej poprawiło się na moim kompie. Ale też mam czystą instalkę, ponieważ odinstalowałem Starfielda, zainstalowałem go na nowo, powrócałem mody. Modów mam około 50 w tej chwili wrzuconych. Większość z nich sprawdziłem, że działa. Nie wiem, czy wszystkie, jeszcze no, wszystkich nie dałem rady sprawdzić, ale większość z nich działa, także jeżeli wszystko będzie ok, no to zrobię jakiś kolejny materiał o tym, jakie mam mody do Starfielda wrzucone, w jakiej kolejności i czy to trybi, czy nie. No dobra, tyle w gwoli wstępu, coś mi się przypomni, to pewnie po drodze będę wrzucał. Teraz zajmijmy się statkami, rzeczami, jakie tutaj dodano, czy jakich nie dodano. Nim zaczniemy mówić o statkach, jest jedna rzecz, o której chciałbym jeszcze wspomnieć, o której powinienem wspomnieć w zasadzie na początku, a tego nie zrobiłem. Ustawienia. Wyświetlanie. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Ale gra praktycznie bez różnicy chodzi, przynajmniej u mnie, na ustawieniach ultra, jak i najniższych. Także tylko zwróćcie uwagę, czy macie DLSS-a, ponieważ gra lubi ustawiać FSR-a, nie wiem dlaczego. Także zostawcie na DLSS-ie. Ja włączam wszystko na ultra i nie czuję różnicy pomiędzy ustawieniami, kiedy gra była domyślnie ustawiona na najniższych. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem dlaczego tak jest. W każdym razie przetestujcie to, bo czasami po prostu nie warto się męczyć, nie? Dobra, a teraz przejdźmy do samych statków. Need something for your ship? Zacznijmy od tego, co możemy tutaj nabyć, co możemy kupić. Mamy Revelation, statek klasy C. Dość mała ładowność, 1000. Nie wiem, dlaczego tak tragiczne ładowności tutaj Bethesda zrobiła. Myślę, że jednak te kontenery powinny mieć jej ciut więcej, no ale mniejsza z tym. Sam wygląd statku uważam, że jest całkiem zacny. Takim fajnie schowany jest zarówno napęd, jak i baki helu to chyba są. Nie jestem do końca pewien. Bardzo fajna podstawa, żeby coś na tym statku zbudować, nie? Rozbudować go, potraktować go jako bazę, jako projekt początkowy. A nie, tu mamy baki helu. Czyli tutaj będziemy mieli reaktor, a tutaj napęd, albo odwrotnie. No mniejsza z tym. W każdym razie to ciekawe. 400 tysięcy. Ostatnio jak sprawdzałem, to kosztowało około 200. Czyżbym coś nabroił? No, nieistotne. No, tutaj już mamy takie typowo waruńską barkę, klocek. Tutaj ciut większy klocek, klasa B, za to no wielki statek. Ładowność 2400, tak? Nie, 2240. Na tak masywny statek ładowność jest, uważam, żałosna. Kolejny Revelation, to jest to samo, co oglądaliśmy.
Raptor to jest chyba stateczek, którym lata policja, nie? W Zjednoczonych Koloniach. Teoretycznie, no, mogą posiadać jakiś przejęty, nie? Też fajny statek, trochę do Mantisa podobny. Z jedną zaletą w porównaniu do Mantisa. Wsiadam od przodu, czyli nie musimy za każdym razem obiegać statku, nie? Żeby wsiąść. No i tu wagon train. Strasznie dużo ma magazynów, a ładowność tylko 3600. Zaskakujące. Jeżeli ktoś by chciał się w jakiś tutaj transport, handel bawić, no to powiedziałbym, że to jest statek dla niego, chociaż no nie oszukujmy się, ciężko tutaj w Starfieldzie zarabiać z handlu, kiedy handlarze mają po, nie wiem, 6000 kredytów. Jeśli chodzi o modyfikacje do statków, wejdźmy w kreator. Wejdźmy, odsuńmy się troszeczkę. Niestety, jeśli chodzi o przedmioty do modyfikacji statków, nie znalazłem nic. Szkoda, nie? Trochę szkoda, bo mogliby, nie? Rozwinąć jakąś swoją technologię. Fajnie by było. Nawet jeśli chodzi o uzbrojenie, nie ma żadnego uzbrojenia. Zakurczacz skanerów, ale wydaje mi się, że to mam z moda, nie? Że akurat ten przedmiot mam z moda, a nie jest on. A może jest dostępny, słuchajcie, u niego, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć przez mody, które mam wgrane, także fajnie by było, jakbyście zweryfikowali i dali znać, nie? Silniki, dokowniki. No niestety, no jeśli chodzi o statki, nie znajdziemy nic, co by było nowego, co by było dodane typowo rodu Varun, nie? A szkoda, nie? Mogłoby być. Chociażby, nie wiem, jakieś uzbrojenie, nie? Takie typowo waruńskie, albo żeby wyglądało, nawet zrobić jak uzbrojenie naszych podstaci. Po prostu przerobione, oryginalne bronie, nie? No ale no, nie zrobili tego, także jeśli chodzi o statki, jest lipa. Dobra, przejdźmy sobie teraz do dekorowania naszego domu, naszych placówek. No i tak, jesteśmy w naszym domu. Trochę tu pustawo, stwierdziłem, że dom tak naprawdę przyda mi się tylko po to, żeby postawić wyrko plus ławy, nie? Wszystkie. Gdybyśmy mogli spokojnie sobie tutaj ulepszać sprzęt, produkować sprzęt i tak dalej. Ale trafiłem na jeden problem. Coś jest nie tak z warsztatem rusznikarskim. Jeśli byście mogli też to sprawdzić i dać znać, to by było bardzo miło. Wróć, nie chcę go stawiać. Chcę go przesunąć. Jak widzicie, on się stawia tak jakby bez nóg. On powinien w ten sposób stać chyba, na tych podestach, nie? Tak jak, nie wiem, czy coś takiego tutaj mamy. Tak jak kuchenka. A on nam, nie dość, że jeżeli próbujemy go gdzieś postawić jakby w co i róż znajduje jakieś problematyczne miejsca, jak chce się postawić, to właśnie bez nóżek, nie? I nawet teraz, jeżeli go postawiliśmy sobie na środku, widzicie, dupka jest zablokowana.
Nie wiem, czy tylko u mnie występuje ten problem, czy po prostu coś spierdzielili, nie? On teoretycznie powinien, wydaje mi się, stać w ten sposób. Ale jedyne miejsce, gdzie możemy go postawić, no to stoi w taki sposób, nie? Sara zarabia na życie. No i automatycznie w tym momencie jest on zablokowany i nie możemy nic zrobić. Druga sprawa, nigdzie nie znalazłem paleniska, nie? Szkoda, fajnie by było coś takiego móc postawić w posterunku. Chociaż no... Palenisko to ściema. NPC sobie siadają. My nie możemy. No i jakiś mało ognisty ten ogień, jak widzicie, nie? To jest niekonsekwencja BTSD. Przebiegamy koło komina gazowego, zaraz tracimy na zdrowiu, coś tam się dzieje, nie? Mamy palenisko w domu, żywym ogniem i nawet nas nie wydepilowało. No ale przejdźmy do przedmiotów, nie? Które są w domku. Dekoracje. Tak naprawdę, jeśli chodzi o dekoracje, odwróćmy je w naszą stronę. Nie zauważyłem, żeby były jakieś osobne waruńskie. Skrzynia na kontrabandę, ale ona chyba w podstawce też była, nie? Czarna. Tutaj ścienny. Różnego rodzaju lampy. Obrazy. Obrazy to jest coś, co muszę pochwalić, ponieważ zawsze grałem z tym modem na plakaty i nie miałem oryginalnych obrazów. A tutaj tego moda nie posiadam przy tej rozgrywce. I miałem okazję właśnie sobie obejrzeć obrazki, jakie tu zaprezentowała Bethesda. Co prawda jest ich stosunkowo mało, a później już tylko się różnią jakby rozmiarami, kształtami, no, się powtarzają po prostu w różnych kształtach, ale powiem wam, że naprawdę są, uważam, fajnie zrobione, klimatyczne i nastrojowe, nie? Jeśli chodzi o obrazy, dali radę. No, tu już jest powtórka w ramie i lecimy od nowa. Plakaty. Tu mam mieszane... Sorka. Tu mam mieszane uczucia, no ale... Są. I już samo to jest plusem, nie? Chociaż te filmowe plakaty w miarę fajne były. Listy gończe. No to z... z moda, nie? Z dzieł tam, jak to się nazywało, albo z Sępa to jest, albo z Przymierza Tropicieli. Nie wiem jak te głowy, ale one chyba weszły w jakimś wcześniejszym, nie? Patchu. One nie weszły razem z DLC. Dużo dywanów, ale nic ciekawego. Maty podłogowe. Taki mocny vibe Fallouta mam z tymi matami podłogowymi. Jakieś pierdołki, literki. Śmietnik. No śmietnik, tak. Śmietnik chyba jest stąd. Stojące lustro, szkoda tylko, że nas nie odbija, nie? A chociaż teoretycznie jakieś odbicie daje, ale tak bardzo ograniczone jest, nie? Dobrze, dużo roślinek, roślinki, trochę rzeźb.
Czyli z dekoracji tak typowo waruńskich, no nie ma tu za dużo, nie? Się nie postarali. Z mebli troszkę waruńskich widziałem. Niedużo, tam może z 5 czy 6, ale no kilka widziałem. To jest, nie? Typowo waruński wzór. Oni mają takie dosyć dziwne wzory właśnie. Z kanapy nie widziałem żadnej, ale tutaj już ta wersja waruńska, ten wielki składak, którego możemy zrobić. Myślę, że to zostało dorzucone w tym dodatku, bo nie widziałem tego wcześniej, przynajmniej nie wpadło mi jakoś w oko. No i dalej tak naprawdę mało co, nie? Także jeśli chodzi o rzeczy do naszego domku, co możemy zrobić? Okej, jest ich dużo, nie? Tutaj nie będę zaprzeczał, jest ich sporo, ale samych waruńskich, samych tych, które by doszły w tym DLC, niestety jest bardzo niewiele. Jakieś tam pojedyncze egzemplarze tak naprawdę, nie? Czyli co? Do statku nie dodali nic. Szkoda, że tutaj my nie możemy sobie, nie? Usiąść na dupie. Też chciałbym. Czemu nie mogę? Do statku nie dodali nic. Jeśli chodzi o wnętrza... Kurczę, no to stanowisko do gotowania by dodali właśnie. Czy... Wejdźmy w te... Może ja po prostu nie zauważyłem, co? Wejdźmy w rzemiosło. Stacja gotowania. Nie, no jest tylko jedna, nie? My możemy tylko tą postawić. Na dole też nic nie ma. To są tylko z Darkstara, z moda, który używam. No, czyli spierdzielili, no. Bardzo nieładnie z ich strony, nie? Chciałbym na przykład coś takiego sobie... się trochę cieplej zrobiło, jakaś mucha mnie tu atakuje. Chciałbym, nie wiem, jakieś takie coś sobie pierdyknąć w posterunku, nie? Na posterunku, żeby było. No ale nie, no nie ma, niestety nie ma. No tutaj też... No mierną bym postawił zachęci, nie? Broń. Zaraz sobie przejdziemy do broni. Tutaj uważam jest ciut lepiej. Może nie jest cudownie, ale uważam, że jest lepiej. Uzbrojenie. No słuchajcie, nie ma tego dużo. Nie jest to też jakieś coś wyjątkowego. Ponieważ każda broń tak naprawdę poza ostrzami jest wzorowana na broni, które są używane w zasiedlonych układach. Jest ona po prostu troszeczkę przerobiona na waruński wygląd. Chociaż, no muszę przyznać, słuchajcie, że te waruńskie odpowiedniki jakoś bardziej mi się podobają, nie? Bardziej mi to pasuje niż... To jest chyba typowo waruńska broń. I jeszcze jedna. Czemu nie widzę? Płócień powinien być. O. I to chyba też jest typowo stworzone jako waruńska broń. W ogóle płócień jest dość ciekawą bronią. Ma ciekawy... model strzelania. Ale tak, no mówię. Chociaż to chyba też, jeśli chodzi o broń, to jest po prostu Cordelas, nie? Marynarki. No ale mimo wszystko fajnie, że zrobili waruńskie odpowiedniki tej broni. Burza, no burza po prostu tutaj uważam, że wymiata w porównaniu do tego, co w zjednoczonych układach, tak? W zasiedlonych układach występuje. Także tak, broń waruńska w miarę mi się podoba. Niestety ze złych rzeczy, no muszę powiedzieć, że obojętnie
Na co trafiłem? Weźmy sobie, włączmy tego półcienia. To jest on, czy to nie jest on? To jest on chyba. Zaraz, poczekajcie, sprawdzę. Tak, mamy, dobra. Sam płócień. Może najpierw wam pokażę, jak to strzela. Mamy jakby dwa rodzaje strzału. Ładowany i nieładowany. Jak widzicie, jak ją podładujemy, zasięg tego jakby wybuchu jest znacznie większy. Niestety, pomyliłem się, ponieważ myślałem, że sam wybuch zadaje jakieś obrażenia. Nie? Sama ta fala, która się pojawia. A my musimy być dosyć blisko, jakby musimy być w tym... w tych błyskawicach, żeby odnieść obrażenia. Jeżeli będziemy ciut poza nimi, niestety tych obrażeń nie otrzymamy. Dlatego no troszkę mnie ta broń wprowadza w błąd. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, nie ukrywam, podoba mi się, jest fajna. Dość fajnie wygląda, nie? Jak na możliwości Bethesdy, która kompletnie nie potrafi robić broni. Zazwyczaj jej broń to jest jakaś abominacja. Tak tutaj, no naprawdę z płócieniem się postarali. Ale troszeczkę pochwaliłem, więc muszę też powiedzieć kilka złych rzeczy. Niestety żadna broń, jaka znalazłem, a nie wyrzucałem, nie niszczyłem, ani nie sprzedawałem żadnej, nie jest lepsza od tego, z czym tu przyleciałem. Wszedłem tutaj na 60. poziomie, może 62. Mam w tej chwili poziom 65 i nic, co znalazłem, nie jest lepsze od tego, z czym tutaj przybyłem. Szkoda, nie? Naprawdę warto by było tutaj dorzucić coś zacnego, a nie... broń gorszą niż mamy. Zresztą to samo tyczy się kombinezonów, hełmów, czy też jetpacków. Raczej nie znajdziecie lepszego niż to, czym przybyliście. Chyba że faktycznie przylecicie tutaj na bardzo niskim levelu. Wtedy tak, wtedy jest szansa, że traficie na coś lepszego. No ale to wiadomo, że broń, którą znajdujecie, skaluje się do waszego levelu. Także po prostu, no, znajdziecie lepsze, bo się podniesie level tej broni, nie? Same kombinezony, hełmy i tak dalej. Jest kilka ciekawych wzorów, no ale też to wszystko jest, uważam, że troszeczkę za mało i no niestety jest gorsze jakościowo niż to, w czym tutaj przybyłem. No i tak jak wspominałem, no jeśli chodzi o kombinezony, mamy tutaj kilka rodzajów, chociaż tak naprawdę większość jest to po prostu przemalowane wersje tego, co już mieliśmy. Podobają mi się te hełmy fanatyka. Dosyć ciekawie są zrobione i to znaleźć taki jakiś zacny, żeby był dobry, on pewnie bym używał, nie? No ale nie zmienia to faktu, że większość z tych rzeczy już widzieliśmy, nie? Jest to może delikatnie przemodelowane, troszeczkę przerobione, przemalowane, no ale wszędzie to już gdzieś było.
Tak więc, jeśli chodzi o uzbrojenie, jeśli chodzi o przedmioty, no, coś tam dostaliśmy, nie za dużo. No ale w końcu to jest dodatek, to nie jest pełna gra. Wiadomo, mogłoby być więcej. Ale cieszmy się z tego, co mamy, nie? Po raz kolejny powtórzę, szkoda, że to wszystko jest gorsze niż itemki, z którymi przyleciałem, że nie znalazłem tutaj naprawdę żadnego zacnego przedmiotu, który chciałbym nosić. A jeżeli już coś mi się spodobało, no to niestety muszę zmienić na gorsze, co też za bardzo mi się nie uśmiecha. Co uważam na plus im wyszło i co jest fajne, ciuszki. Te waruńskie ciuchy są naprawdę całkiem zacne, nie? Szkoda, tutaj akurat mam modan i troszeczkę mi się rozpycha z tymi statystykami. Ale myślę, że da się dojrzeć. Waruńskie szmatki są zacne. One nieźle wyglądają. Tutaj nie cieszcie się, to jest akurat z moda. Tutaj widać, że się przyłożyli. Zrobili tego dosyć dużo. Fakt, no też niektóre są przemodelowane, po prostu przemalowane. Ale zrobione jest to z gustem, nie? Także tutaj siedział ktoś, kto naprawdę lubił swoją pracę albo dostał może chociaż zacną premię. To uliczne ubranie warun, nie? Podobne troszeczkę do... Gdzie jest ona? Do pirackiego płaszcza. No i to wygląda dobrze, nie? Do tego doszły jakieś tam jedzonko takie typowo z Warun, jak krozie mięso, krozie mleko, tym podobne rzeczy, jakieś napitki na bazie tego, ale no nie ma tego dużo. Są nowe granaty, nie mam ich, ale możemy sobie je podejrzeć. Jesteśmy koło mojej Hawiry, więc mam nadzieję, że ława przemysłowa zadziała w przeciwieństwie do stołu rusznikarskiego. Mamy granaty wiru. Potrzebny jest do nich pęcherz wiru, odłamek wiru, świecący pęcherz. I wiecie co? Ładnie, pięknie, nie? Tylko, że nie sądzę, żeby ktoś je wytwarzał i ktoś je używał, ponieważ tak jak odłamek wiru nie ma najmniejszego problemu, żeby znaleźć, tak świecący pęcherz i pęcherz wiru, nie wiem, czy nie musimy tego kupić lub też wytworzyć. Co osobiście uważam, przekreśla te granaty jako zbyt trudno dostępne. No jak widzicie, no przeszedłem główną fabułę, latam tutaj dosyć długo, a tych pozostałych rzeczy z wiru, no nie mam w swoim ekwipunku. Pomimo, że starałem się wrzucić na tą chwilę wszystko, co znalazłem, nie? Tutaj podczas swojej przygody. Sama planeta, słuchajcie. Sama planeta nam oferuje dość sporo lokalizacji. Fajnie, ponieważ przez duże zagęszczenie, jakie tutaj występuje, jest co robić i jest na co popatrzeć, nie? Naprawdę tych lokacji jest wrzuconych dosyć dużo. Ja tutaj nawet nie mam jeszcze wszystkich podkrywanych. Także jakbym się pofatykował, zapewne znacznie więcej bym tego znalazł.
I to jest dobre. W tym kierunku powinni pójść mniej planet, ale bardziej z głową zrobione. Chociaż też, no tutaj trzeba zwrócić uwagę na mały fakt, że są trochę rozrzucone z tyłka. Niektóre lokalizacje chyba były ręcznie wybierane, a niektóre po prostu jakoś wrzucone tak kompletnie na spokojnie ktoś wziął i sobie rzucił, gdzie spadły, tam są, nie? Także tutaj, no niestety, pół na pół. Jasne, fajnie, fajnie się eksploruje tą planetę, księżyc w zasadzie, nie planetę. Tutaj, jak Michael słusznie zauważył, jesteśmy na Księżycu, nie na planecie, nie? Varun Kai jest księżycem Kawnyka. Przynajmniej tak to wygląda, nie? W tym Układzie Słonecznym są tak naprawdę dwie planety, Kawnyk 1 i Kawnyk 2. Co do eksploracji. Dobra, może zostawię graty i sobie zaraz polecimy trochę pobiegać. O, tutaj mamy drugi typ przeciwnika, tylko pozwólcie, że się zajmę tymi wkurzającymi. Mamy tak zwanych zbawionych, nie? Czyli czołgi na nogach, które atakują typowo mele. Tak naprawdę koleś nie jest jakimś większym problemem, jeżeli trzymamy go na dystans. Aczkolwiek, jeżeli podejdzie blisko, a ma wystarczająco wysoki level, może naprawdę srogie kuku zrobić, nie? Nie wiem, z kim tam Sara się jeszcze naparza, zaraz zobaczymy. A, się skitrał jeden za skałką, patrzcie. Drugi typ przeciwników, a w zasadzie pierwszy, ponieważ drugim byli ci zbawieni, są duchy wiru. Tutaj widzicie, kilka akurat mnie goni. W sumie to już chyba do domku widzę wracają, przypomnijmy się im. Nie są oni jakimś wyjątkowym przeciwnikiem, ale mają upierdliwą zdolność. Potrafią się teleportować na krótkie dystanse. Jeżeli taki koleś gdzieś tam się teleportuje, no to szukaj wiatru w polu. No już, tepnij się, pokaż. Jeszcze jeżeli chłop się tepnie gdzieś w pole naszego widzenia, no to pół biedy. Gorzej jak się tepnie gdzieś za ścianę do innego pomieszczenia, nie? Wtedy to sobie możemy takiego gościa szukać. Nie wiem, czy słyszycie to, zapewne tak. Niech. Gdzieś o tym czytałem. Wejdźmy pod. Zbugował się dźwięk broni. Faktycznie
słyszałem, że takie rzeczy potrafią się wydarzyć, nie? No ale jest to drobiazg, podejrzewam, że F5, F9 powinno tutaj rozwiązać problem, chyba że nie. No, widzicie, pomogło. Czyli standardowo zapis, wczytanie działa prawie na wszystko. Właśnie, co do tych itemków do budowy granatów, o których wspominałem, odłamki wiru mamy z ludzi. Te pozostałe dwa, teraz zapomniałem, jak to się nazywa, możemy zdobyć ze zwierząt lub tych robaków wiru, także jeżeli ktoś chce robić granaty, no to warto by było się wokół tego zakręcić i tym zająć. No ale nie wiem, bawić się w polowanie na robaki, żeby zbudować granat, trochę bez sensu, nie? Myślałem, że wszyscy za mną poszli. O, świecący pęcherz wiru, nie? Także z tych paskud zdobywacie te pozostałe rzeczy do budowy granatów. Nie wiem, czy kurcze nie znerfili tutaj troszeczkę celności mojej, ponieważ mam wrażenie, że wcześniej te strzały jakoś lepiej wchodziły, nie? I później się z takim kretynem gonicie, nie? W to mi z powrotem. Także nie są to trudni przeciwnicy, ale z całą pewnością irytujący. Kurde, zacny werbel. Jestem w szoku. No dobrze, słuchajcie, co do samego zwiedzania planety, powiem wam... Oj, nie, nie właśnie w kadr. Powiem wam, że jest całkiem przyjemnie. Nie wiem, podobno tak nie wolno mówić teraz, jeśli się ocenia jakąś grę. No ale... Nie ukrywajmy, że to też nie jest recenzja, są to typowo moje odczucia. A ja uważam, że jeżeli komuś podobał się Starfield, to też spodoba mu się Shattered Space. Jestem osobą, która grała w Starfielda, która poświęciła masę godzin na Starfielda. I... jestem w stanie przy nim miło spędzić czas. Czy wymagam za mało? Nie, dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że gra ma swoje niedoskonałości. Daję sobie sprawę z tego, że mogłaby być znacznie lepsza, gdyby Bethesda nie była tak leniwa. Czekajcie, może sobie... Jeszcze coś tu do nas strzela?
chciałem się kimnąć i poczekać aż wstanie dzień, ale nie ułatwiają mi tutaj sprawy. Dobra, weźmy sobie, usiądźmy. Jest 21, więc sobie poczekamy mniej więcej do 10. Dobrze, słoneczko wstało, więc tutaj słów kilka o samym zwiedzaniu planety. Przeciwników widzieliście. No, mamy dwa typy nowych humanoidów, tak? Jednego tanka atakującego typowo mele, drugiego, no, można by chyba skauta powiedzieć, nie? Który Sara już musiała, nie? Zacząć z nim jadkę robić. Skauta, który no, potrafi się tepać na krótkie dystanse i wkurzać nas tym, że musimy go szukać. Jeśli chodzi o samą planetę, samą jej eksplorację, myślałem, że mapa się fochnie i się nie zaczyta, nie? To by było dopiero mistrzostwo. No, tych punktów jest nasrane na tyle dużo, za przeproszeniem, że troszeczkę jak w Skyrimie można się bawić, nie? Biegniesz do, nie wiem, jakiegoś punktu misji, trafiasz na jakiś posterunek, trafiasz na jakąś jaskinię, czy trafiasz na jakąś świątynię, zbaczasz z kursu, zajmujesz się troszeczkę tym, nie? Na przykład sobie patrzysz, tam coś ciekawego na górze się wydaje, no to pomimo, że biegniemy tam, no to sobie zerkniemy, co się tutaj znajduje. No i okej, jak najbardziej mi to pasi, jak najbardziej mi to leży. Sama kwestia zbudowania tej planety i jej estetyki. Chyba możemy tak powiedzieć. Estetyki też mi pasuje, chociaż no po sporej ilości godzin spędzonych tutaj mam taki vibe trochę starych filmów o Marsie, nie? Takich z lat 80. gdzieś. Tak, wiem, że trwało to długo, no ale w końcu dobrnęliśmy do końca. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o takie sprawy bardziej ogólne. Teraz przejdziemy do tego, o czym wspominałem, także uwaga, spoilery. No i Bethesda, wstydź się.